Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w 13 odcinku z serii The Sims 4 Porodówka. I dzisiaj przed Wami bohaterowie Netflixowego serialu Szkoła dla Elity, dorośli bohaterowie właśnie tego serialu, Nadia oraz Guzman, czyli moja ulubiona właśnie para z tego serialu. Jeśli jesteście również fanami tego serialu, to zostawcie łapeczkę w górę i jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to też będzie mi bardzo miło, jeśli tego subika zostawicie. To jest taki dla Was najłatwiejszy sposób, żeby właśnie wspierać moją twórczość na YouTubie, także łapki i suby zawsze mile widziane. I dzisiaj będziemy właśnie robić im dzieci, właściwie to sprawdzać właśnie, jak będą wyglądać ich dzieci. Nadia wydaje mi się, że jest pięknie właśnie odwzorowana. Nadia jest w ogóle bardzo ładną i aktorką, i simeczką tutaj w simsowej wersji. Guzman, jeśli chodzi o Guzmana, wydaje mi się, że jest podobny, ale nie jest to takie stuprocentowe podobieństwo. W ogóle ciężko było mi znaleźć takiego dobrego Guzmana. Guzman ma dość specyficzną urodę. Jeśli nie wiecie, jak on wygląda, to mieliście okazję go chociaż zobaczyć właśnie na miniaturce, ale on ma taką mocną i dość charakterystyczną urodę, którą wydaje mi się, że jest ciężko odtworzyć w Simsach. W każdym razie ten, którego ja znalazłam, myślę, że jest taki najbardziej podobny, ale było ciężko, było naprawdę ciężko właśnie z Guzmanem, ale cieszę się, że ich mam i że sprawdzimy, bo ja im bardzo mocno kibicuję i bardzo ich lubię jako parę, więc sprawdzimy sobie dzisiaj, jakby wyglądały ich dzieci, gdyby takowe mieli. No i lecimy z generowaniem, już się nie mogę, słuchajcie, doczekać, Guzman oraz Nadia. I pierwszy dzisiaj chłopiec, ojciec, nie ojciec, stwórz ich dziecko, tak, i nastolatek. Ojejku, jakie mocne rysy. Taka i Nadia, i Guzman w jednym, no w sumie są rodzicami tego dziecka, więc no to nic dziwnego, że w jednym, ale on nie jest ani do jednego podobny tak w 100%, ani do drugiego, tylko tak właśnie mocno wymieszany. Jeszcze ma tutaj jakiś makijaż mu się trafił, więc no nie, myślę, że za mocno jest taki, za mocno szczękowaty. Spróbujemy jeszcze raz, zobaczymy może, ale ciacho, ale fajny, ma właśnie taką trochę hiszpańską urodę. Ojej, podoba mi się, ja go sobie zostawię, o, fajny jest, tak, dobra, zostawiamy sobie tego syna i lecimy z córeczką. Cóż nam się teraz wylosuje? Tylko tak, ja muszę wejść z powrotem na Nadię i teraz będę mogła sprawdzić, jak będzie wyglądało dziecko Guzmana i Nadii. Córeczka, oczywiście, że córeczka i... Ojejku, fajna! Ojejku, ale żeby tak pierwszą od razu robić, ale ładna! Ojej, boję się losować dalej, bo może wyjść źle i ma takie mega ładne usta, nietypowe. Pełne, ale i zarazem nie takie bardzo wielkie i ma ładną szczękę. Kurczę, ja ją wezmę, bo ona jest prześliczna. Dobra, słuchajcie, mamy bardzo, bardzo ładne rodzeństwo. Dobrze się zapowiada. Ja ich teraz sobie przerobię na przyspieszeniu, a wy zobaczycie to właśnie na przyspieszeniu.
dzieciaki przerobione i jestem ogromnie mile zaskoczona właśnie tym, jak wyszły, szczególnie dziewczyna, bo właśnie w Vii, bo tak ma na imię, takie się imię wylosowało, Vija jest mega ładna. Myślę, że to jest najładniejsza Simka, jaka nam się do tej pory urodziła w tej serii. Charlie też jest atrakcyjny, ale jednak jego siostra wydaje mi się, że jest dużo ładniejsza. No i teraz pokażę Wam właśnie mniej więcej, jak wyglądają jego stroje. Chciałam, żeby właśnie pasowały stroje zarówno jej, jak i jego do takich lekko wyższych sfer, jednak z takich właśnie wywodzi się ich ojciec, więc chciałam, żeby powiedzmy, że też będą uczęszczać do właśnie szkoły dla elity i żeby tam właśnie pasowali. Myślę, że wyglądają całkiem fajnie, strój sportowy oczywiście jak zwykle najłatwiejszy, chociaż tu się trochę zastanawiałam, jaki mu wybrać, bo on ma strasznie wąskie biodra i chciałam coś, co by tak trochę go poszerzyło. I tak samo właśnie w tym stroju pasowało mi do niego strasznie, ta bluzka mi właśnie do niego strasznie pasowała, ale no ona tutaj podkreśla też jego wąskie biodra, ale za to też podkreśla jego szerokie ramiona, więc myślę, że akurat i tak wyszło fajnie. I jeszcze nam został strój na zimę, taki zwykły szaro-czarny. Myślę, że nasz Charlie jest bardzo urodziwym chłopcem i może się dziewczynom podobać, ma też mocne rysy, ma mocną szczękę. I przejdziemy sobie teraz do Vii. Vija jest prześliczna, jest przedziewczęca, jest taka, ojej, no jest, ojej, ojej, to jest najładniejsza Simka naprawdę, jaka do tej pory nam się w tej serii urodziła. I miałam trochę problem z jej włosami, chciałam, żeby miała właśnie kręcone, ale nie mogłam jej dobrać takich fajnych kręconych włosów, więc zostawiłam jej takie lekkie fale. Powiedzmy, że Vija sobie prostuje włosy, po matce ma kręcone, ale właśnie prostuje i później efekt to są takie właśnie fale. I Vija jest bardzo dziewczęca, jest bardzo kobieca, jest bardzo urocza, jest po prostu przeurocza i pokażę Wam właśnie dalej jej kolejne stroje. Dalej mamy strój właśnie oficjalny, sporo jej tutaj dałam czerwonych ubrań, jakoś tak mi bardzo do niej pasują. Ona też jest właśnie w takich mocniejszych barwach bardzo atrakcyjna, chociaż w tej delikatniejszej wersji na co dzień też wydaje mi się, że wygląda przepięknie. Tu jest właśnie taka bardziej dziewczęca, naturalna, a w stroju oficjalnym już zdecydowanie bardziej mocny makijaż ma. Dalej mamy strój sportowy, zwykły, bardzo taki luźny i wygodny. Strój do spania to właśnie zwykła koszulka, jakieś kapcie. Strój imprezowy to też już troszkę mocniejszy akcent i zastanawiałam się właśnie, jakie jej buty wybrać. Na początku myślałam, żeby dać jej właśnie trochę dłuższe, ale później stwierdziłam, że szkoda zasłaniać właśnie te fajne rajstopy i że będzie miała krótsze. Dalej mamy strój kąpielowy, to zwykły czarny strój, ale gdzieś tam z jakimiś wycięciami, ze zdobieniami. I jeszcze nam został strój na gorącą pogodę, bardzo ładnie tak wygląda w tej czerwieni, no uwielbiam ją właśnie w takich czerwonych barwach, bardzo mi się tak hiszpańsko kojarzy. I jeszcze nam został strój na zimę, dałam jej berecik, wiem, że berecik to taki trochę bardziej francuski niż hiszpański, ale wydaje mi się, że jej pasuje szczególnie do tego płaszcza i że wygląda w tym również fajnie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze dzieciaczki. Dzieciaki po premierze odcinka znajdą się dla Was do pobrania w galerii. Możecie je właśnie znaleźć w mojej galerii Carmela04, to jest moja nazwa użytkownika. A jeśli chodzi o rodziców, to korzystałam właśnie z tej rodzinki, z Nadi oraz z Guzmana, także jeśli chcecie pobierać tych simów, to proszę bardzo, tutaj macie użytkownika, który ich stworzył, także pobierajcie, grajcie, bawcie się dobrze. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zapraszam Was do komentowania, łapkowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie, no i cześć! Serdecznie dziękuję za wsparcie mojego kanału.